Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Znajdujemy się w tej chwili na konkursie fotograficznym w Jeziu Obiektywie Macierzyństwo oraz mamy przed sobą pracę, obraz olejny na płótnie, malowany przez uczniów zespołu szkół zawodowych o specjalności Technikum Organizacji Reklamy. Nazywam się Elżbieta Walczak-Miszczak, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych w technikum geodezyjnym. Uczę przedmiotów zawodowych w technikum geodezyjnych. Nasze technikum może się pochwalić bogato wyposażoną pracownią geodezyjną, w której się obecnie znajdujemy. Mamy w pełni wyposażone pracownie, jeżeli chodzi o instrumenty geodezyjne i sprzęt geodezyjny, jak również oprogramowanie geodezyjne, które jest konieczne do wykonywania obliczeń geodezyjnych. Możemy się poszczycić również bardzo wysokimi wynikami z egzaminów zawodowych, ponieważ jeżeli chodzi o część praktyczną, najniższy wynik to 93%, czyli przekroczyliśmy ten próg powyżej 75% i większość uczniów właśnie ma bardzo wysokie wyniki w tym egzaminie zawodowym. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm. Odwiedziło nas mnóstwo uczniów. Mam takie informacje od dyrektora, że to było powyżej 300 osób. Były osoby, właściwie uczniowie przyjechali z różnych województw. Mieliśmy osoby, uczniów gimnazjów ze Szczekocin, mieliśmy uczniów z Koniecpola, z Przedborza i z Cecemina między innymi. No mnóstwo uczniów, którzy, no akurat w moich kompetencjach było przede wszystkim przedstawienie oferty językowej. No nie ukrywając, nasza szkoła jest ogromna i mamy też pod swoim dachem uczniów nie tylko z naszego województwa, ale również z innych miejscowości, nie z naszego województwa. Uczniowie uczą się na wielu języków, na różnych poziomach zaawansowania. Jako atut naszej szkoły, przede wszystkim też jeśli chodzi o języki, no warto wspomnieć, że chyba nie ma żadna szkoła tylu po prostu w ofercie tylu języków, ile nasza. Mamy język angielski, mamy język niemiecki, uczniowie mogą również wybrać rosyjski, hiszpański, francuski, łacina na wybranych kierunkach, no i nowy nabytek, również język włoski od tamtego roku i język migowy, i dzięki czemu uczniowie mogli między innymi tutaj właśnie zobaczyć, mieli okazję zobaczyć, jak właśnie dzieciaki się świetnie posługują już po pół roku nauki. Co jeszcze? No możemy się pochwalić również gronem pedagogicznym, które jest świetnie wykwalifikowane. Ja sama siebie pochwalę również. Mam jako jedyny nauczyciel tutaj z całego powiatu, mam funkcję weryfikatora maturalnego, co przekłada się mi się też na naukę w szkole, na osiąganie dobrych wyników, tak? W moich kompetencjach między innymi jest sprawdzanie innych egzaminatorów maturalnych, czy oni dobrze sprawdzają, tak? Przekłada się to wszystko właśnie na efekty pracy również w szkole. No, warto też wspomnieć, że w tym roku mieliśmy, jeśli chodzi o wynik, najlepszy wynik wśród wszystkich tutaj szkół, jeśli chodzi o zdawalność języka angielskiego. Kamila. Dominika. Kasia. Rafał. Uczęszczacie do klasy o profilu? Biomedycznym. Jak wyglądają Wasze zajęcia na takich lekcjach codziennych?
nasze zajęcia są bardzo ciekawie prowadzone, ponieważ mamy doświadczenia, możemy zobaczyć wszystko jakby to od środka. Możemy się dużo dowiedzieć poprzez na przykład, mamy lekcje biologii, rozkrajamy ryby, nie uczymy się tylko teorii, tak, szyjemy serce, nie uczymy się tylko teorii, tylko zapamiętujemy też wzrokowo. Dlatego biologa i chemika patrzymy na nasze przedmioty. 4 godziny rozszerzonej chemii, biologii. To jest sala do fizjoterapii. Tutaj uczymy się różnorakich masażów, zakładania tejpów i innych. Po prostu uczymy się anatomii ciała człowieka, mięśni, kości, innych struktur. I również łaciny. Masaż klasyczny, masaż bańką chińską, kamieniami gorącymi. Nazywam się Anna Kasprzyk, jestem nauczycielką fizjoterapii. Fizjoterapia jest na kierunkach biomedycznym, sportowo-militarnym i na odnowie biologicznej. Jeżeli chodzi o ilość godzin, to w klasie pierwszej jest 1 godzina, w drugiej też 1 godzina. Jest to bardzo przyszłościowy w ogóle kierunek studiów, dlatego że jest społeczeństwo starzejące się, więc tak jak dążymy do takiego systemu, jaki panuje w Niemczech, czyli każdy pacjent będzie miał swojego fizjoterapeutę, więc tak jak powiedziałam, fizjoterapia to jest wielka przyszłość, w ogóle kierunki medyczne. Czego my się tutaj uczymy? To dziewczyny pewnie już powiedziały. W pierwszej klasie, w pierwszym semestrze musimy opanować całą osteologię, czyli naukę o kościach, anatomię, wszystkie przyczepy mięśni. Jest taki fajny wierszyk do nauki kości, nadgarstka, jest ich 8. Może Kasia, pamiętasz? Tak. Łódka płynie, księżyc świeci, trójgraniasty groszek leci, na trapezie trapeziku wisi główka na haczyku. Dlaczego akurat taki wierszyk? Ze względu na to, że te kości mają takie nazwy, które są zawarte w tym wierszyku. Łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta, grochowata, czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata i haczykowata. Tutaj sprawdzamy, każdy ma haczyk kości haczykowatej, to taka ciekawostka. Po opanowaniu materiału z zakresu osteologii uczymy się dalej mięśni, przyczepów, żeby wiedzieć w ogóle, co masujemy. W drugim semestrze pierwszej klasy masaż klasyczny, czyli własnymi rękami. W drugiej klasie zaś masaż gorącymi kamieniami i bańką chińską. Dodatkowo jeszcze uczymy się kinezystapingu. Są takie plastry, które zazwyczaj słynne są wśród sportowców, którzy doznają jakiejś kontuzji, czy zwichnięcia, czy skręcenia. I uczymy się takich plastrów kleić. To jest bardzo też w życiu codziennym pomocne. Takie plastry działają, tak jak wspomniałam, na kontuzje, na bóle menstruacyjne, na siniaki, blizny. I każdy mięsień ma, specjalnie to się na każdy mięsień przykleja. I uczymy się właśnie tego montażu. Nazywam się Kamil Liszkiewicz, jestem przewodniczącym samorządu ZSP2 we Włoszczowie. Dzisiaj organizujemy dla gimnazjalistów dni otwarte. Chcieliśmy zaproponować im i pokazać, jaką wspaniałą mamy ofertę. Jesteśmy szkołą, która ma największą ofertę, jeżeli chodzi o licea i technika w powiecie włoszczowskim. Przyjechały do nas szkoły z całego regionu, z powiatu włoszczowskiego, wszystkie gimnazja oraz też szkoły z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Chcieliśmy przede wszystkim gimnazjalistom przedstawić, jaka atmosfera panuje u nas w szkole, jak wyglądają, od wewnątrz wygląda nasza szkoła, jakie są profile, jaki panuje poziom oraz jaką wspaniałą mamy kadrę nauczycielską. Na hali gimnastycznej przedstawiliśmy pokazy uczniów, m.in. samoobrony, tańców oraz taki pokaz baletu wykonany przez grupę chłopców. Chcieliśmy przede wszystkim zachęcić gimnazjalistów do przyjścia do naszej szkoły, aby zobrazować im to i pokazać, w jakim kierunku powinni się oni udać i nas odwiedzić później we wrześniu. Wszystko do dyspozycji.
Mam na imię Klaudia, jestem z tutejszego internatu. To są moje koleżanki. Weronika i Monika. W internacie mieszka 100 osób, są pokoje 4-osobowe, 3-osobowe, 5-osobowe, 6-osobowe. Jest jeden pokój 2-osobowy. Macie stołówkę? Mamy stołówkę. I są świetlice. Jest świetlica. Telewizor, komputery. W czasie wolnym. Co robicie? W internacie macie jakieś zajęcia? Znaczy się, mamy czas wolny do 16.15 i zależy od której skończymy lekcję, wychodzimy sobie na miasto i do 16.15 musimy się wstawić w internacie. A później jest jeszcze czas wolny, mamy na hale PCKR, możemy iść grać w siatkówkę, piłkę nożną po kolacji. Podoba Wam się dzisiejsza impreza? Tak, podoba nam się. Co najbardziej? My bierzemy udział w dniach otwartych, my tańczyłyśmy. Mi też się bardzo podobało. Bardzo mi się podobały na przykład prezentacje uczniów o danych kierunkach na przykład. Lubicie tą szkołę? Bardzo. Bardzo. Co się najbardziej Wam podoba? Atmosfera. Atmosfera? Najważniejsza jest? Tak. A nauczyciele w porządku są? Tak. Tak. Można porozmawiać. A do jakich klas chodzicie? Ja chodzę do matematycznej, o profilu matematycznym. Ja też. Ja do administracyjno-prawnej. A jakie są jeszcze profile, oprócz tych, które wymieniłyście? Jest turystyczno-językowy, dziennikarsko-językowy, biologiczny. Sportowy z odnową biologiczną. I sportowo-militarny. Klasy technikalne. No. Żywieniówka. Geodezyjny. Architektura i krajobraz. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Się Monika Kaczmarska. Jestem w tej szkole nauczycielem zawodu z dziedziny architektury krajobrazu. Na swoich zajęciach prowadzę zajęcia z architektury krajobrazu, na swoich zajęciach zajmujemy się przede wszystkim nauką projektowania terenów zieleni. Ale nie tylko, bo jest to także uczenie ogólne zasad kompozycji, zasad takiego doboru nie tylko roślin, ale też kolorów, kształtów, które decydują o potem ciekawym wyglądzie całości. Zajęcia odbywają się w pracowniach i częściowo na zewnątrz, ponieważ ważne jest, żeby uczniowie poznali rośliny, żeby potrafili je dobrze kojarzyć i komponować. Oprócz zajęć związanych z projektowaniem w formie rysunków, planów, mamy także zajęcia komputerowe. Coraz częściej wchodzą programy komputerowe jako element taki, który można wykorzystać właśnie w projektowaniu. Można robić także tylko wizualizację, czyli jakby troszeczkę już zdolność rysowania odchodzi na dalszy plan na rzecz techniki komputerowej. Robimy także makiety. Jest to taka forma przestrzennego wyobrażenia sobie kompozycji. No i oprócz tego to, co chyba uczniowie lubią najbardziej, to także kompozycje roślinne. Szczególnie dziewczęta lubią właśnie zajmować się tym, tak jak teraz robimy na przykład palmy wielkanocne, stroiki świąteczne wielkonocne, potem bożonarodzeniowe, kompozycje z żywych kwiatów. To też może nie jest tak dokładnie związane z tym kierunkiem, ale pozwala nabrać takiej właśnie zdolności układania, tworzenia kompozycji. No myślę, że kierunek dosyć ciekawy, związany z tym, że jeszcze cały czas w rankingach jest to kierunek, który ma przyszłość, który wskazują rankingi, że będzie jeszcze cały czas zatrudnienie w tym kierunku i że będzie się rozwijał, wymagający od uczniów coraz mniej może takich właśnie zdolności manualnych, a coraz więcej wyobraźni przestrzennej i po prostu chęci do kreowania przestrzeni wokół siebie.
Chodzimy do Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Ja mam na imię Iwona. Magda, miło mi. Ola. Zajęcia są bardzo ciekawe. Polecam każdemu gimnazjaliście przyjścia do nas do szkoły. Na co dzień co przygotowujecie? Przygotowujecie takie desery właśnie jak tutaj? Jak wygląda wasza tu praca? W ubiegłych tygodniach sprzedawaliśmy hot dogi. Teraz zajmujemy się przygotowywaniem do egzaminu kwalifikacyjnego. Również przygotowujemy dużo słodkości na imprezy, na przykład dni otwarte. Ten egzamin, wspomniałaś, polega na przygotowaniu jakiejś indywidualnej potrawy przez każdą z Was, tak? Tak, oczywiście. Składa się z dwóch kwalifikacji i właśnie w tym roku, w czerwcu, musimy przygotować coś praktycznie i komisja będzie to musiała ocenić. No, mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Nazywam się Olga Kultys, jestem nauczycielem chemii w tej szkole. Podczas dni otwartych reprezentujemy profil biomedyczny i podczas pokazów chcemy zachęcić uczniów do wybierania biologii i chemii na poziomie rozszerzonym i pokazać im, że te przedmioty to nie tylko rozwiązywanie chociażby trudnych zadań tekstowych, ale coś, co mogą zobaczyć, czyli także doświadczenia chemiczne. Na to stawiacie. Nazywam się Michał Piorun, jestem nauczycielem geografii w naszej szkole, jak również jestem wychowawcą klasy maturalnej turystyczno-językowej. Nachylenie turystyczno-językowe, czyli jest nacisk przede wszystkim na języki, jak również na przedmioty przyrodnicze. A turystyka? Też jak najbardziej. W szkole jest taki przedmiot, który się nazywa usługi turystyczne, tak więc jak najbardziej. Jakieś praktyki w tym kierunku? To znaczy, to jest liceum ogólnokształcące, więc praktyk nie ma, ale młodzież ma możliwość rozwoju poprzez zdobywanie wiedzy w tym zakresie, jak również poprzez wycieczki, wyjazdy edukacyjne. Mam na imię Aneta Paszałek i naszą wychowawczynią jest ogólnie nauczycielka matematyki, bo połączyli dwa profile. I bardzo się cieszę właśnie, że na przykład grafię mamy bardzo dobrze wykładaną przez właśnie profesora pana Pioruna. I no po prostu dużo się dowiadujemy. Akurat teraz mamy dział turystyka, przez co wiemy mniej więcej co i jak. Bardzo dużo możliwości w ogóle. Z tego co słyszałam, to mamy właśnie mieć coś właśnie z turystyką. Później nie wiem dokładnie co, ale wiem, że coś będzie. I co do turystyczno-językowego, to mogę powiedzieć, że nie dość właśnie to turystykę mamy, to jeszcze języki, które mamy bardzo dobrze tłumaczone i prowadzone tak, by właśnie nas podszkolić w takie bardziej strony turystyczne. A do której klasy chodzisz? Do pierwszej, tak. Podobają Ci się takie dni otwarte? Tak, bardzo mi się podobają, w szczególności, że rok temu mnie tu nie było i dopiero mam po raz pierwszy możliwość zobaczenia, jak w tej szkole wyglądają dni otwarte. Jestem po prostu zachwycona tym, jak to się dzieje, bo patrzyłam teraz mniej więcej, jak było na hali i było prześwietnie. Tym bardziej, że tą Belgikę taniec wzięli i że może każdy dołączyć, przez co też się skusiłam, żeby zatańczyć. I naprawdę dni otwarte wyglądają tu bardzo fajnie. A atmosfera taka na co dzień w szkole, jaka jest? Podoba Ci się? Co do atmosfery, można powiedzieć, że jest bardzo dobrze, ponieważ oczywiście jest tak, że nawet starsze maturalne klasy nie wywyższają się jakoś w coś, tylko po prostu każdy jest tak, rówieśnicy bardzo dobrze są, zachowują się wobec siebie, jest szacunek chłopców wobec dziewczyn i ogólnie. Nazywam się Beata Wójcik, uczę przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Od 13 lat w tejże szkole. Przede wszystkim zajmuję się nauką wśród uczniów technikalnych. W ramach nauki tutaj w tej szkole bierzemy udział w wielu przedsięwzięciach. Oprócz udziału naszych uczniów w licznych konkursach przedmiotowych, tak jak ostatnio uczestnicy konkursu Ubezpieczenia Społeczne zajęli pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim. Będą reprezentować szkołę pod opieką pani Grażyny Gawron w Warszawie.
uczniowie z trzeciej klasy Technikum Ekonomicznego będą jutro reprezentować szkołę w Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości w Kielcach na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Nazywam się Cezary Świetlicki, jestem nauczycielem historii, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie oraz historii sztuki w ZSP numer 2. Uczę tutaj przedmiotów humanistycznych, które cieszą się akurat u nas w szkole w miarę dużym powodzeniem. Jeżeli Państwo skierujecie kamerę za moje plecy, to zobaczycie akurat propozycje ofert edukacyjnych w klasach administracyjno-prawnych, które w sumie odnoszą dość spore sukcesy. Ostatnie roczniki kilka osób znalazło się na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie na UJ-cie, więc powiedzmy sobie, młodzież powinna raczej być zadowolona. Oczywiście różne wyniki są, prawda, jeżeli chodzi o poszczególne osoby, ale są grupy, które dość dobrze starają się przygotować, pracują na zajęciach. No i chyba jesteśmy taką szkołą, gdzie dość sporo osób dalej historię wybiera na egzaminie maturalnym, co już w sumie obecnie się dość rzadko zdarza w skali kraju, że jednak ta historia traci taką popularność. Jarosław Witczyk, uczę w tej szkole przedmiotów informatycznych i ogólnie parę słów chciałbym powiedzieć o informatyce, a głównie technikum informatycznym. Mamy dwa jeszcze, można powiedzieć, działy informatyczne, dlatego że mamy stary egzamin, tak, informatyki w tym roku się kończy, ostatni ten egzamin, no i mamy już nowe technikum informatyczne, dwie klasy obecnie. I w tym roku tak samo już pierwsza ta grupa zdaje egzamin zawodowy, nowy egzamin zawodowy. Czego się uczymy w techniku informatycznym? Głównie to wszystko dotyczące komputera, skład, budowa, działanie komputera, działanie systemu operacyjnego, kształtowanie, konfigurowanie tego systemu, optymalizacja, cała otoczka z tym związana. Tak samo budujemy sieci informatyczne, czyli konfigurujemy te sieci, uczymy dzieci, jak postępować z tymi sieciami i tak dalej. No i trzecia, taki blok tematyczny praktycznie w techniku informatycznym, to jest budowanie stron internetowych i grafika komputerowa związana z tym właśnie tworzeniem stron internetowych. Nazywam się Chrzanowski Karol, jestem nauczycielem w tej szkole, uczę matematyki i przedmiotów informatycznych. O matematyce dwa słowa. No oczywiście matematyka kończy się na naszych profilach, czy to technikum, czy liceum, maturą. Jest to bolączka naszych uczniów, no, obowiązkowa matematyka, więc no, jakby to zrozumienie tematu wiąże się z tym, że trzeba się troszeczkę tego poduczyć. Ważna jest tutaj wiedza, która jest przyniesiona ze szkół poprzednich. Nazywam się Grzegorz Zenka, uczę języka angielskiego w tej szkole i zajmuję się organizacją praktyk miesięcznych za granicą dla uczniów klas technikalnych trzeciej klasy technikum. Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, która zapewnia już od 3 lat uczniom naszej szkoły praktyki zagraniczne, oczywiście kończące się certyfikatami rozpoznawanymi w całej Unii Europejskiej, Europass i jak do tej pory nowinką w naszym kraju to certyfikat ECWET. Oczywiście papiery jak najbardziej potrzebne dla przyszłej edukacji, studia i też jest to certyfikat na całe życie, też dla przyszłych, że tak powiem, pracowników i pod kątem zawodu w przyszłych zakładach pracy. Irena Wrońska, nauczyciel języka migowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego. Chcielibyśmy porozmawiać o tym języku migowym, gdyby Pani mogła coś więcej powiedzieć. Od ubiegłego roku w naszej szkole wprowadziliśmy naukę języka. Przyjęło się z dużym zainteresowaniem uczniów, bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Migamy. Mogę powiedzieć, że zajęcia przebiegają w miłej, sympatycznej atmosferze. Jeśli każdy ma możliwość, ktokolwiek ma możliwość uczestniczenia w zajęciach języka migowego, polecam. Jest to doskonała forma połączenia
zabawy i nauki jednocześnie. Nazywam się Anna Kasprzyk, jestem nauczycielką fizyki. Jesteśmy w pracowni fizycznej, uczestniczymy w dniach otwartych, eksperymenty w tle z fizyki. W ogóle fizyka uchodzi za przedmiot ciężki, jest powiązany z matematyką. Nie ukrywam, że często, gęsto należy nadrobić materiał z matematyki, żeby móc wytłumaczyć zjawiska z fizyki. Zarian, wychowanie fizyczne. Jak wygląda wychowanie fizyczne w naszej szkole? Jak to jest skonstruowane? Standardowo we wszystkich klasach są 3 godziny wychowania fizycznego. 2 godziny to są zajęcia fakultatywne. 1 godzina to są zajęcia ogólnorozwojowe. 2 profile typowo związane ze sportem. Profil sportowo-militarny i profil sportowy z odnową biologiczną od tamtego roku. Pojawił się u nas w ofercie. Tam to wychowanie fizyczne jest troszeczkę rozszerzone. Oprócz tych wymienionych wcześniej 3 godzin. Dochodzą 2 godziny w pierwszej klasie przy profilu sportowo-militarnym, 2 godziny obowiązkowego pływania, zajęć na basenie. W drugiej klasie dodatkowe jeszcze 2 godziny, czyli w sumie 7 godzin wychowania fizycznego. Jest to przedmiot pod nazwą przygotowanie sprawnościowe i tak jak wcześniej powiedziałem, fakultat są do wyboru z wszystkich gier zespołowych, fitness, taniec, samoobrona i tym podobne. W czasie dni otwartych odwiedziło nas około 400 uczniów w ciągu 3 dni. Byli to uczniowie z gimnazjów zarówno powiatu włoszczowskiego, jak i ościennych powiatów i województw. Ponieważ staramy się, by do naszej szkoły uczęszczała też młodzież spoza nawet województwa świętokrzyskiego. Pokazaliśmy tutaj ofertę naszej szkoły. Myślę, że jest to najbogatsza oferta ze szkół w powiecie włoszczowskim, jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne. Przez to tą różnorodność jesteśmy po prostu szkołą dla wszystkich. Nie jesteśmy szkołą, która tworzy jakąś elitę. Jesteśmy otwarci dla wszystkich i myślę, że każdy z młodych ludzi może u nas rozwijać swoje zainteresowania, począwszy od zainteresowań artystycznych, poprzez nauki ścisłe, zakończywszy na sportowych zainteresowaniach. Kontynuujemy projekt, który rozpoczął się w 2012 roku. Jest to projekt polegający na wymianie młodzieży z Polski, Czech i Niemiec. W 2012 roku w czasie Euro gościliśmy tutaj młodzież z opiekunami z Czech i z Niemiec. I myślę, że w ciągu najbliższych 2 lat my będziemy odwiedzać te kraje z naszą młodzieżą.